Julian puścił się do werier. W ciągu tej śpiesznej drogi nie mógł napisać do Matyldy, jak miał zamiar. Ręka jego określiła jedynie nieczytelne znaki. Przybył do werier w niedzielę rano. Udał się do miejscowego rusznikarza, który obsypał go powinszowaniami z powodu świeżej kariery. Cała okolica mówiła tylko o tym. Julian z trudem zdołał mu wytłumaczyć, że pragnie pary pistoletów. Na jego żądanie rusznikarz nabił broń. Rozległ się... Trzy uderzenia dzwonu. Sygnał ten, dobrze znany na wsi we Francji, gdzie rano rozlegają się różne głosy dzwonów, oznacza początek mszy. Julian wszedł do nowego kościoła. Okna wysokiego budynku zasłonięte były karmazynowymi firankami. Julian znalazł się o kilka kroków za ławką pani Drenal, która, tak mu się zdawało, modliła się żarliwie. Widok kobiety, która go tak kochała, niegdyś wprawił ramię Juliana w takie drżenie, iż zrazu niepodobne było mu wykonać zamiaru. Nie mogę, mówił sam do siebie fizycznie po prostu nie mogę. W tej chwili młody klerek, który służył domszy, zadzwonił na podniesienie. Pani derenal pochyliła głowę tak, że na chwilę ukryła ją prawie zupełnie w fałdach szala. Julian nie widział jej już tak wyraźnie. Wypalił z pistoletu, chybił, wypalił drugi raz. Pani derenal upadła. Julian stał nieruchomo. Nic nie widział. Skoro przyszedł nieco do siebie, spostrzegł, że wierni pieszhają z kościoła. Ksiądz opuścił ołtarz. Julian udał się wolnym krokiem za jakimiś kobietami, które uciekały z okrzykiem. Jedna, chcąc się wydostać wcześniej, pchnęła go gwałtownie. Upadł. Nogi zaplątały mu się w krzesło wywrócone przez tłum. Kiedy się podniósł, uczuł, że ktoś go chwyta za kark. Był to żandarm w pełnym ręcztunku. Machinalnie Julian sięgnął do pistoletów, ale drugi żandarm chwycił go za ręce. Odprowadzono go do więzienia. Wpuszczono do celi. Założono mu kajdany na ręce i zostawiono samego. Drzwi zamknęły się na dwa spusty. Wszystko to stało się bardzo szybko. Julian zachował zupełną obojętność a zatem wszystko skończone rzekł głośno, przychodząc do siebie tak, za dwa tygodnie gilotyna albo zabić się w przód samemu. Myśl jego nie sięgała dalej. Miał uczucie, jakby mu coś gwałtownie ściskało głowę. Rozejrzał się, spoglądając, czy kto go trzyma. Po kilku chwilach zasnął głęboko. Rana pani Derenal nie była śmiertelna. Pierwsza kula przebiła kapelusz, druga dosięgła jej w chwili, gdy się odwracała. Kula ugodziła ją w ramię i rzecz zadziwiająca – Odbiła się od kości, którą strzaskała, po czym ugodziła w gotycki filar, odłupując złom kamienia. Kiedy po długim i bolesnym opatrunku chirurg, poważny człowiek, rzekł do pani de Renal, ręczę za pani życie jak za własne, uczuła głęboki żal. Od dawna pragnęła szczerze śmierci. List, który zmuszona przez spowiednika napisała do pana de la Molle, zadał ostatni cios tej wyczerpanej ciągłym nieszczęściem istocie. Umrzeć tak, ale nie z własnej ręki. To nie jest grzech, myślała pani de Renal. Bóg mi przebaczy może, że się cieszę ze śmierci. Nie śmiała dodać, że umrzeć z ręki Juliana to szczyt szczęścia. Ledwie pozbywszy się chirurga i przyjaciół, którzy zbiegli się tłumnie, przywołała swoją pokojówkę Elizę. Dozorca, rzekła, rumieniąc się, to nie ludzki człowiek. Z pewnością będzie się znęcał nad nim, sądząc, że mi tym sprawi przyjemność. Nie mogę znieść tej myśli. Czy mogłabyś się udać do niego, niby sama z siebie i wręczyć mu zawiniątko wraz z kilkoma ludwikami? Powiesz mu, że religia nie pozwala się znęcać, ale przede wszystkim niech nikomu nie wspomina o tych pieniądzach. Oto okoliczność, której Julian zawdzięczał ludzkie obchodzenie dozorcy z Verrier. Zjawił się sędzia. Zabiłem z rozmysłem, rzekł Julian. Kupiłem i kazałem nabić pistolety u rusznikarza. Artykuł 1342 kodeksu karnego brzmi jasno: Zasłużyłem na śmierć i oczekuję jej. Pozostaje nudny obowiązek do spełnienia, pomyślał Julian. Trzeba napisać do panny de la Mol. Zemściłem się, pisał. Nieszczęściem nazwisko moje pojawi się w dziennikach. Nie mogę zejść ze świata inkognito. Umrę za dwa miesiące. Zemsta była okrutna, jak bólu rozłąki z tobą. Od tej chwili nie pozwolę sobie napisać ani wymówić twego imienia. Nie mów o mnie nigdy nawet memu synowi. Milczenie to jedyny sposób uczczenia mnie. Dla ogółu będę pospolitym mordercą. Pozwól mi rzecz prawdę w tej uroczystej chwili. Zapomnisz o mnie. Ta katastrofa, o której radzę ci nie wspominać nikomu w świecie, wyczerpie na szereg lat wszystko, co było romantycznego i zbyt burzliwego w twoim charakterze. Byłaś stworzona, aby żyć w świecie średniowiecznych bohaterów. Okaż ich niezłomny hart. Niechaj to, co się ma stać, spełni się w tajemnicy, nie narażając ciebie. Przybierz fałszywe nazwisko i nie zwierzaj się nikomu. Jeśli ci koniecznie trzeba pomocy przyjaciela, przekazuje ci księdza Pirar. Nie rozmawiaj z nikim innym, zwłaszcza zaś z ludźmi swojej sfery, z panem de Liz, de Kelis, etc. W rok po mojej śmierci wyjdź za pana de Cruisenua. Rozkazuję ci to jako twój mąż. Nie pisz do mnie, nie odpowiem. Nie będę już więcej mówił ani pisał. Ty otrzymasz moje ostatnie słowa, jak również moje ostatnie uwielbienie. J.S. Wysławszy ten list, Julian nieco otrzeźwiony, pierwszy raz uczuł się bardzo nieszczęśliwy. Każdy poryw ambicji niweczył mu kolejno w sercu to wielkie słowo: umrę. Śmierć sama w sobie. Nie byłaby w jego oczach straszna. Całe jego życie było jednym długim przygotowaniem do nieszczęścia, przy czym nie zapominał o tym, które uchodziło za największe. Około dziewiątej wieczór dozorca zbudził go, przyniósłszy wieczerze. Co mówią werje? Przyjaźń, jaką mam dla Pana, panie Julianie każe mi mówić. Mimo że to jest ponoć sprzeczne z interesem sprawiedliwości, ponieważ to panu może posłużyć do obrony. Pan Julian jest poczciwy człowiek, Ucieszy się tedy, skoro mu powiem, że pani Drenal ma się lepiej jak to? Żyje? Krzyknął Julian oszołomiony. W miarę jak opowiadanie tego człowieka upewniało Juliana, że rana pani Drenal nie jest śmiertelna, uczuł, iż łzy napływają mu do oczu. Wyjdź stąd, rzekł szorstko. Dozorca usłuchał. Wielki Boże! Żyje, wykrzyknął Julian, skoro drzwi się zawarły i upadł na kolana, płacząc gorącymi łzami.